Hej, Siemanko, moi drodzy, witam. W kolejnym odcinku na kanale Buszu dzisiaj sobie nagrywam poradnik do Veigara, który obecnie w momencie wygląda naprawdę mega przyzwoicie. Jest to postać dość prosta, wydaje mi się, że będzie to jeden z najszybszych poradników. Ale postać, na której kilka rzeczy na pewno trzeba wiedzieć. Także zobaczcie ten materiał w całości. O ile pewnie komba sztuczki to nie jest jakaś czarna magia, o tyle na pewno meczapy, bidy to jest rzecz, którą na pewno każdy szanujący się gracz Veigara powinien wiedzieć. Oczywiście przypominam o możliwości zostania kciuka w górę, komentarza, zawsze mi to mega pomaga, no i zasięgi są lepsze, także więcej osób zobaczy ten materiał, co jest oczywiście mega, mega spoko, a ja już bez zbędnego przedłużenia przechodzę do odcinka. Przechodząc do opisu umiejętności dla graczy nowych, nie zeznajomionych z Veigarem, umiejętności od Veigara są bardzo proste, także myślę, że długo nam to nie zajmie. Po pierwsze, Veigar, jeżeli dobija minion, dostaje staki, jeżeli zabija minionka, tutaj wam pokażę, za pomocą kół. te minionki trzeba Dowijać co jest ważne, także tutaj sobie je po prostu złonszutujemy. Peg dobijamy minionka. Peg dostaliśmy staczka. 1 AP. Jeżeli dobijemy 2... Pyk, możemy dostać maksymalnie 2 AP. Bo te kubie podwójnie, co warto zauważyć. Także jeżeli mam dwóch wrogów, to zdajemy im obrażenia. Po prostu zadawanie obrażeń. Jeżeli dobijemy wroga, dostajemy właśnie tutaj AP. Jeśli dobijemy jednego minion, dostajemy 1 AP. 2 minion, 2 AP. Jeśli zaatakujemy wroga, także dostajemy AP. Także jeżeli na przykład jest Teamfight i zaatakujemy dwóch wrogów, dostajemy po jednym AP, co jest mega ciekawe. Jeśli dobijemy wroga, dostajemy 5 AP. Także warto oczywiście zostawiać killę dla Lavegara. Jeśli dobijemy kanona, dostajemy 5 AP. Także jeżeli macie do wyboru dobić dwa zwykłe miniony, a dobić kanonka, to oczywiście naturalnie chcecie takiego kanonka dobić, bo dostajemy dużo więcej AP, także też warto na to po prostu zwracać uwagę. Tutaj mamy sprostowanie z mojej strony, oczywiście za dobicie kanonka dostaje się 3 AP, także my bad, nie 5 AP, a 3 AP, ale naturalnie oczywiście tego kanona warto dobijać. Także po prostu wysyłamy pocisk na średnim zasięgu, zadajemy dwóm osobom obrażenia, raczej jest używany do farmienia. Kiedy mamy taką sytuację, że możemy obić przeciwnika i dobić jednego miniona, albo dobić dwa miniony, naturalnie Veigarem chcemy dobić dwa miniony, dlatego że Veigar jest postacią skalującą, a tradowania HP nie jest dla nas tak istotny, także naturalnie na początku gry chcemy się skupić na farmieniu. WWW jest to po prostu meteor. Po pewnym czasie spadał taki meteor, zadaje on bardzo duże obrażenia. Egar jest w ogóle postacią, na której będziemy mieli masakryczne ilości ability power, dlatego że oczywiście z, z tą pasywką, kiedy farmimy, na pewno te rekordy AP. Wajar bardzo łatwo może pobić. Po prostu wysyłamy taki meteor. Spada, zadajemy obrażenia po pewnym czasie. Co ważne, za każde 50 staków na pasywce cooldown tego meteorytu spada o 10%. Także no, jak już mamy troszkę tych staków, naprawdę możemy tym W cały czas pomóc w late gameie, jest to mega, mega przyjemne. Przechodzimy do Cage'a, najbardziej broken spell od Wegara. Po prostu we wskazanym fragmencie jest takie kółeczko, we w środku nic się nie dzieje, ale jeżeli ktoś właśnie trafi w te kółeczko, to po prostu dostaje stunika. Ten stun jest bardzo długi, trzeba umiejętnie tym trafić, jest to umiejętność proste trafienia i ten stun jest naprawdę mega, mega długi. Na ostatnim levelu jest to 2,5 sekundy. Także jeden z najpotężniejszych ceceków midzie. Oczywiście trzeba go odpowiednio używać, bo jak damy tak kratkę, no to spoko gościu nie może poza nią wyjść, bo jak wejdzie w nią, to staje stuna, ale zgodzicie się, że raczej chcielibyśmy to trafiać w taki sposób, że gościu od razu tego stuna zdobył. E, także że te trzeba ogarnąć. Można to grać bez smartcastów na początku. Klikacie ten guziczek i wtedy macie od razu pokazane, jaki zasięg ma to E. Dla graczy początkujących może być to e, zbawienne. Niektóre wygara cały czas tak grają, także możecie to sobie śmiało odblokować tą umiejętność. E, najbardziej op umiejętność wygara zdecydowanie duży cooldown, ale potencjał na łapanie oraz po prostu i oddzielenie przeciwników jest mega, mega dobre. Ludzie, którzy mają blinka, po prostu przemieszczenie się np. E z Reala, mm, RK Casadina, nie dostaną oczywiście stuna, jak z tego wejdą. Ale na przykład postacie typu LB i jej W albo Sylas i jego E, jak tylko wejdą w tą ścianę, dostaną stunę. Myślę, że to jest logiczne, czyli po prostu mini teleport nie dostają stuna, a dash dostają stunę, co jest oczywiście mega, mega logiczne. Naturalnie, oczywiście, trafienie E pomaga nam w trafieniu W i Q, ale to wszystko jeszcze omówimy sobie w sekcji kombosów. Ereczka, czyli finisher tak zwany, Zadaje największe obrażenia, jeżeli przeciwnik ma poniżej 33% zdrowia, także naturalnie chcemy go używać na końcu naszego kombo, a nie początku. Bardzo duże, bardzo, bardzo duże obrażenia. i No i po prostu point-and-click, czyli po prostu trafiamy w gościa, zadajemy obrażenia, i im mniej on ma HP, tym te obrażenia wzrastają, co widzimy. Także Ereczka, oczywiście, używana na sam koniec w kombo, i ten przelicznik te obrażenia naprawdę są mega, mega potworne, jeżeli gość jest na low HP. Także jeśli to jest point-and-click, takich umiejętności w jest coraz mniej, oczywiście nieważne gdzie jesteśmy, ta R musi zawsze dolecieć, także też warto na to zwrócić uwagę. Tyle to są omówienia umiejętności od Veigara, bardzo prosta postać jeżeli chodzi o skill set a my już przechodzimy do dalszej sekcji materiału. Przechodząc do sztuczek od Weigara nie ma ich aż tak dużo, ale naturalnie trzeba je znać. Po pierwsze tak samo jak na przykład na Ari, E-Flash na Weigarze możemy zrobić Q-Flash, czyli nie robimy tego w taki sposób, że używamy Flash i Q bo przeciwnik może zareagować, tylko używam Q i w czasie ładowania Q używam Flasha tutaj możemy to zrobić, czy po prostu Q, tak, pyk z tej strony poleci Q, leci w wskazanym fragmencie, także po prostu na przykład tyk Oj, czekajcie, by się nie załadowało, czyli po prostu pyk. Tutaj jeszcze możemy na przykład zadać obrażenia dodatkowe, jeżeli się przeniesiemy, także też warto tego używać. Zasięg Q nie jest wydłużony, także pyk. Normalnie byśmy trafili, tak nie trafiliśmy, także z nowego miejsca Q się pojawia. Bardzo, bardzo ważne, ale dlaczego jest to aż tak istotne? Po pierwsze, wyczyścimy sobie, o nie chciałem wyczyszczać. Dajmy sobie kukły. Kiedy mamy nową kukłę i użyjemy RQQ, to na początku proci RK, a potem Q. Czyli po prostu nie chcemy tego robić, bo R chcemy używać jako ostatnią, żeby zwiększyć obrażenia. Ale w momencie, kiedy użyjemy R, flash i Q to widzimy te obrażenia są dużo dużo większe. Także normalnie te combo chcemy zagrywać w taki sposób, jeśli chcemy coś złamszotować po prostu, czyli normalnie byśmy musieli zrobić tak: QR, to jest mega mega wolne. Jeśli za to używamy RQ, no to ta RK bije jako pierwsza, także nie zdajemy maksymalnych obrażeń. Więc jeśli chcemy zmaksymalizować obrażenia wygara, musimy użyć Rki, Q flash od razu i widzimy, te obrażenia są masa większe. Także tak, jeśli chcecie coś złamszotować, boicie się, że na przykład jakiś Ezreal użyje E albo coś takiego, Oczywiście kół leci za tym gościem, czyli po prostu używam tego w taki sposób, że używamy pyk i gość jest zrunshotowany, to są możliwie jak największe obrażenia od wygara. Oczywiście marnujemy flashe'a, nie jesteśmy postacią mobilną, ale w takim ostatnim fightie, kiedy chcemy mieć 100% pewność, że kogoś chcemy zabić, zadać jak największe obrażenia, takie combo jest mega, mega warte rozważania. Kolejna sztuczka jest taka, że często ludzie, grając cage'em, no nie jest to łatwo trafić, zgodzicie się, ale ludzie zagrywają tego cage'a w taki sposób, że używamy go na środek i gości może sobie tu biegać No naturalnie wtedy trudno trafić naszym wujku Nawet jak użyjemy to na środek Gościu może to zdodżować, prawda? Dlatego w tym momencie, kiedy jest ściana Pomóżmy sobie, nie użyjmy tego E w taki sposób tylko po prostu pomóżmy sobie ścianą, zamiast biegać tutaj gościu, użyjmy F w taki sposób, żeby maksymalnie tutaj go odizolować. Także bardzo fajne. Czyli na przykład w momencie kiedy tu jest gościu, nie używamy tego F w taki sposób, że on mógł tu cały czas biegać, tylko pomóżmy sobie, użyjmy F w taki sposób, żeby ograniczyć mu drogę i możliwie jak najłatwiej trafić naszym, naszym cage'em. Naturalnie czasami ten cage można użyć przez ścianę. Przykładowo, jak byłby tu jakiś jungler i używamy F e w taki sposób, dostanie on tego stuna. Ale to są takie bardzo ciężkie spoty do wychwycenia. Także po prostu, jak jest na przykład tu gościu, nie używajmy F e w taki sposób. Tylko użyjmy F e w taki sposób, żeby ograniczyć mu pole ruchu. Naprawdę mega fajna sztuczka. To tyle. Wydaje mi się z takich y, sztuczek do wygara. Oczywiście możemy flaszować po RC. Na przykład, jeżeli jest tu ściana od Yasuo, a chcemy na przykład zadać obrażenia, możemy flashnąć, ale to są takie już mniej ciekawe sztuczki, ale to małą też można znać w meczapie na SU. Tyle to sztuczek od Wegera, przechodzimy do kombosu. Jeśli chodzi o kombosy, przede wszystkim korem jest to, jeśli gramy elektro, a elektro to jest razem z predatorem najczęściej spotykana runka, to żeby sprokować elektro, musimy zadać obrażenia z trzech spelków. Samo E nie zadaje obrażeń, ale prokuje elektro, czyli w momencie, kiedy używamy EWQ, prokujemy elektro, czyli po prostu trafiamy E w gościa, WQ. Pyk, prok elektro, bardzo ważne, żeby takie combo znać. Jest to podstawowe combo od Weigara. Oczywiście, naturalnie, taki połk typu tutaj jest minion. Używamy tak ku naturalnie. Wegarem trzeba dobrze się ustawiać. Jeżeli padają dwa miniony, ustawiamy się w taki sposób i dobijamy minionki, żeby dostać dwa staczki. Oj, tutaj zabrakło, trochę za wolno to zrobiłem. Nie zawsze wam się to będzie udawało, oczywiście, ale chcecie tak się ustawić wygarem, żeby jednocześnie zadać obrażenia i dobić mionka. Oczywiście, naturalnie czasami będziecie spóźnieni, ale nie mniej chcecie jak najwięcej stacków na wygarze zyskać, bo to jest w tej postaci najważniejsze. Oczywiście samo kombo EWQ. Prok Electro jest fajne, ale równie dobrze możemy robić E, W, Q, R K na samym końcu jako finisher. No to już jest takie mega, mega e, najbardziej zaawansowane combo. Takim mega często spotykanym itemkiem na wygarze jest Everfrost, jeszcze to sobie powiem w sekcji buildu. Także jeżeli chcemy mieć 100% trafienie z E, trafiamy Everfrostem, potem dajemy E, dajemy W, Q, autoattaczek, R. -eczka. Oczywiście tu pokazałem wam to bez e, smartcastu, możemy to zrobić trochę szybciej, czyli tyk, 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 tyk. tyk. Coś takiego, na pewno mega, mega spoko combo Oczywiście naturalnie najpierw chcemy użyć e, Everfrosta, potem dopiero E. Dlatego, że oczywiście łatwiej trafić E niż na początku E, a potem Everfrosta. Myślę, że to jest logiczne. No oczywiście takie kombo typu auto atak auto atakuje spoko. W raczej tak po prostu nie chcemy rzucać, bo gościu raczej z tego wyjdzie. Także W zawsze chcemy kombować albo z Everfrostem, czyli Everfrost W. Albo po prostu chcemy kombować z naszym E. Od razu to trzeba zrobić e Everfrost W, bo ten Everfrost długo nie trwa teraz, bo to są nerfa. Także też mega ważne jest to, żeby to wiedzieć. Po prostu wegar nie jest trudną postacią. Kombosy są bardzo bardzo podstawowe. Jest to postać stara, ale postać cały czas skuteczna. Jeśli chodzi o maksowanie umiejętności oraz z jakim spelkiem zaczynamy. Oczywiście naturalnie pierwsze maksujemy Q, drugie maksujemy E, co jest ciekawe, nie maksujcie W jako drugiego na Wegarze, Trzecie maksujemy W. E, oczywiście 6, 11 oraz 16 poziom maksujemy R. Oczywiście, jak jest początek gry, możemy sobie zacząć z E, żeby zinwej. Ale wtedy w Early Game jesteśmy mega, mega słabi. Także to jest moim zdaniem taka kompletna ostateczność. Warto mieć jak najszybciej zmaksowany teku, bo oczywiście im więcej punktów dodanych w Q, tym po prostu szybciej stakujemy. Jeszcze tylko powiem, że jak jest taka sytuacja, że mamy dziewiąty poziom. I możemy na 9 możemy sobie wziąć punkt W albo E. Naturalnie E maksujemy jako drugie, dlatego że czas trwania stuna się wydłuża. Podczas W te korzyści nie są aż tak duże, ale możemy wziąć jeden punkt W, kiedy jesteśmy do tyłu. Dlatego że jeżeli jesteśmy do tyłu, nie wiem, jesteśmy 0,2, 0,3, nie mamy aż tak dużo AP, to żeby złanszutować kastery, musimy użyć W, autoatak i Q, żeby je dobić. Co jest mega cringeowe, pójdzie nasze tempo. Także jeżeli jesteśmy do tyłu, możemy dać jeden punkt W dodatkowo na 9 poziomie, żeby one creepy A tak, oczywiście, jeżeli nie jesteśmy, naturalnie E maksujemy jako drugie. Jeśli jeśli chodzi o runki, mamy trzy praktycznie możliwości: Elektro, Predator oraz Fair Strike. E, moim zdaniem, dwa najlepsze to jest przede wszystkim Predator. Moim zdaniem, są najlepsze strona run. Ja grałem pod predatora, gram coś takiego. Tutaj, jeżeli gramy na low elo, możemy Able Collection. Go sporo jest też mega dobre. Na wygarze raczej nie kupujemy czerwonki, także jeżeli gracie bardziej defensywnie, bezpiecznie, farmicie na początku nie macie aż tak dużo zabójstw. Go sporo też jest spoko. gram pod Predatora, także naturalnie ten item sobie bierzemy. W drugim drzewku jest kilka możliwości. Oczywiście nie możemy zagrać budków, bo gram pod Predatora, także budki szybko kupujemy. Chcemy być bardziej tanki, gram coś takiego. Mamy trudny matchup na midzie, chcemy grać pod zielone second win. Nie gracie ciastek, second win was więcej wyleczy. Taka budżet. Bytowa strona run to jest coś takiego, mega dobre, mamy szybciej temki Cosmic Insight też może być, gramy pod może możemy zagrać coś takiego, no coś takiego, ciastek raczej bym nie grał, tu ten, ta, ta runka jest korem po prostu, a wiadomo, że tu butek nie możemy zagrać, ogólnie bym zagrał butki, ja bym grał po coś innego. Ale że gram Predatora, to budki musimy sobie szybciej kupić, także coś takiego bym tutaj zagrał. E, niebieskie, w niebieskim bym na pewno grał Transcendencję, najbardziej wartościowa tutaj runka, a do tego raczej Gathering Storma, ewentualnie Mana Flow Banda można zagrać. Jak gram pod Predatora i Romy, e, ta runka tutaj Waterwalking też może być spoko. Jeżeli potrzebujemy Tenacity dużo, coś takiego możemy zagrać, też jest spoko. Raczej w większości sytuacji bym grał coś takiego, a jeżeli dobrze farmicie, nie potrzebujecie e, pomocy nam, gdzie chcecie się wyskalować coś takiego, albo tutaj coś takiego. Naprawdę Everglow jest mega, mega spoko spoko, bo tak jak wspomniałem dwie, hmm, chyba się nie wspomniałem zależnie który to jest moment filmu, na że dwa itemy pod tanka w buildzie są budowane przeważnie. Jeśli zaś gram pod elektro. Bardzo spoko się to prokuje, bo tak jak wam pokazałem, EWQ jest to prokt elektro. Tutaj w tej gramy to, jest dużo bardziej sensowne. A tu gramy coś takiego. Raczej zawsze, chyba że chcecie grać podzielone albo niebieskie, tak jak wam pokazałem, nic tutaj specjalnie się nie zmieniło. Chcemy mieć jak najwięcej golda, e, szybciej zaliczyć power spike, gramy coś takiego. Ja gramy po prostu w korupcję gram gramy to jak nie gramy, gramy to. I tutaj wtedy psz, w drugim drzewku gramy czerwone. Możemy zagrać wtedy coś e, takiego na przykład. Albo możemy zagrać coś takiego, też jest spoko, zależnie od preferencji. E, tą stronę róż rzadko się widuje, ewentualnie na jakąś kable, bym zagrał może na kasadina, ale raczej najpopularniejszy jest Predator. Bardzo fajnie możemy łapać gości za pomocą naszego Ero, mować. Elektro, jeżeli gram na meczapy, gdzie się dużo bijemy, jakiś, nie wiem, Sylas, Akali, Jasuo, może, kiedy chcę grać pod limity, dlatego że elektro ma bardzo spoko przylicznik 0,25 AP, a na wygaż tego AP mam naprawdę mega, mega spoko. Tutaj ten przycisk też jest spoko, ale jest różnica między 0,1 AP a 0,25 AP, chociaż ja, w każdej gierce praktycznie gram e, Predatora, bo moim zdaniem, jest dużo, dużo lepszy. Jeśli chodzi tutaj, zawsze gram Cederkę. Ewentualnie Atack Spider, że łatwiej dobieć miniony, ale Cederka jest dużo bardziej wartościowa. Adaptive Force tutaj zawsze i Health. Health po tych buffach jest mega, mega spoko. Samym Weigarem też chcemy cały czas farmić, nie chcemy się bić. Jeżeli gramy, oczywiście, na Full adn możemy zagrać Armor. Na Full apn albo jakiegoś um, ciężki mecza, na midzie typu Zera, w Syndra, możemy zagrać MR. Ale obecnie Health jest mega, mega broken i Wam polecam go brać. Jeśli chodzi o build do Weigara, tutaj chyba najwięcej będę się wypowiadał, bo jest trochę rzeczy, które warto wiedzieć. Po pierwsze, ten startowy, ja jestem fanem Doran Stringa, polecam Wam go grać. Jeśli gramy na postacie połkując, jakiś Zera, w Syndra, trudne match możemy zagrać z krótszym położeniem. Ja ogólnie jestem większym fanem Doran Stringa na początek. Jeśli chodzi o buty, raczej na wygarze te buty szybko chcemy mieć, nie jesteśmy postacią mobilną. E, trzy do wyboru to są Merce, butki pod pękę oraz Sorki e, oraz jonianki na cederkę. Kiedy chcemy mieć bardzo często Cage'a, czujemy, że jesteśmy bardziej supportem w tej gierce, możemy pójść pod buty pod cederkę. Gram na jakąś Slyndra, gram na TF, gram na Leone, gram dużo e, obrażeń magicznych, A ten City jest w cenie, możemy sobie kupić Merce. Ogólnie jednak chcemy zazwyczaj grać pod buty pod penetrację. chcemy mieć jak najwięcej obrażeń, także buty Podpękę są naszym najczęstszym wyborem. Naturalnie trzeba porozmawiać o mefiku. Jeśli chodzi o mefiku, no to naturalnie chcemy mieć item podmanę. Veigar tej many potrzebuje. Najbardziej popularnym wyborem jest Everfrost. Mimo tego nerfa na pół sekundy na snerka. Cały czas jest to mega dobry item. Everfrost zapewnia nam self-peel, czyli jeżeli ktoś nas wejdzie, dajmy Everfrost, to możemy uciec. Możemy łatwiej trafić E. Bardzo dobry item. E najczęściej spotykany na Veigara. Sam crown moim zdaniem nie jest zbyt dobrym itemem. Ale w niektórych sytuacjach kiedy gramy na Fiza, gram na Kombo Diana Yasuo, gram na Rengara, możemy takiego Crowna kupić i też będzie bardzo bardzo spoko. Tylko naturalnie wtedy obrażenia są mniejsze. Kiedy gram na postacie z dużym ręczem, nie lubimy Everfrosta, Chcę mieć jak największą bombę, Luden będzie spoko. Kumas raczej bym się nie sugerował, bo jako postać też będziemy potem kupować chapeki. Także Everfrost najczęściej spotykany, W sytuacji nie Crown, Luden, jeżeli lubicie też może być spoko. Jeszcze tylko poruszę temat kropelki. Sama kropelka może być kupiona, jeżeli lubicie, jeżeli Chcecie mieć dużo many, ale sam item. Y, tutaj jeśli chodzi o serafa, nie jest dobry na Veigara, po prostu, dużo lepiej, dużo mm, sensowniej kupić po prostu sobie kosmika, jeżeli chcecie mieć cederkę po prostu. Także kropelkę możecie sobie kupić, jeżeli lubicie stakować, ale już w late game musicie ją sprzedać na ostatni item. Nie ma sensu po prostu. Naturalnie na drugi item y, jest kilka możliwości. Możemy teoretycznie kupić jakieś Banshee albo Zonie, ale jeszcze powiem za chwilę dlaczego moim zdaniem to nie jest Warf. Dużo lepiej jest kupić Wojda, kiedy gramy na dużo tanków, dużo postaci, które po prostu kupiły MR. Jeżeli gramy na Squishów, Shadowflame, jeżeli jesteśmy pewni siebie, jesteśmy do przodu, możemy sobie kupić Rabadona. Ogólnie, czyli po prostu mamy sobie tutaj mefika jakiegoś, na drugi item jeżeli jesteśmy do przodu, możemy takiego Rabadona sobie kupić. Ale ogólnie przeważnie wygląda to w taki sposób, że kupujemy Shadowflame'a, potem jest Rabadon, potem możemy sobie kupić Wojda I na ostatni item, naturalnie chcemy kupić coś pod tanka. Ale i mm, itemy typu Zonia, typu Banshee są często Baitem. Naturalnie gram na postacie, które aż tak łatwo nie mogą ściągnąć tego Banshee, na przykład, nie wiem, Fizz, mm, nie mają aż tak dużo połku. Gram na postacie, gdzie ten efekt y, stazy jest dobry, na przykład na Kartusa jakiegoś, no to ok, te itemy są spoko. Ale ogólnie samym Veigar mam mega dużo AP z pasywki, także chcę być bardziej tanki, bo większa ilość. Po prostu AP, aż tak dużo nam nie daje. Naturalnie tutaj te itemki mają jakieś swoje ukryte value: to jest Magic Pen, to jest procentowy Pen, to jest bardzo dużo AP, które nam wzrasta wraz z pasywką, co jest oczywiście mega, mega broken. Ale sam Vegar dużo bardziej opiera się po prostu na mm, tanki itemach, także za chwilę te tanki temy sobie jeszcze poruszę. Powiem tylko, jakie itemy pod AP jeszcze są spoko. Horizon Focus, nie jestem fanem, nie grałbym. Eee, Zonia, Banshee, sytuacyjnie. Morello, jeżeli potrzebujemy, ok. Gramy na full tanki enemy, myślę, że Dominik będzie ok. Kosmic na ostatni item, jeżeli chcemy Cederkę, też jest moim zdaniem OK. Ogólnie często jest taka sytuacja, że nie gramy Shadowflame'a albo mm, Void'a, po prostu jeżeli gram na tanków, gramy Void'a, jeżeli gram na squish'ów, gramy Shadowflame'a. Raczej te dwa itemy nie ujrzymy, bo dużo lepiej mieć po prostu dwa item pod tanka. Czyli teraz We to może być dla was dziwne, ale naprawdę sam Veigar V2, czyli po prostu jeden z najlepszych OTP-ków mówi o tym, że dużo lepiej na ostatni item kupić sobie po prostu e coś pod tanka. Bardzo często możecie się spotkać z tym itemem, z łańcuchami, tani item, bardzo fajnie działa, jeżeli na przykład użyjemy jakiegoś jakieś na jakąś akali. Po prostu gościu nie ma po prostu tenacity, i wtedy nasze E naprawdę mega, mega mocno go boli. Także ten item bardzo często jest kupowany. Jeden z najlepszych temów na Veigara. Dużo zderki, dużo zdrowia. Itemy, które są jeszcze warte zauważenia, na pewno, jeżeli gramy na. Tutaj sobie tylko to przejrzę. Frozen Heart gramy na dużo auto atakującej postaci. Trinda. Yasuo jest mega, mega spoko. To jest podstawowy item pod tanka. W każdej gerce praktycznie bym go grał. Mm, item pod tanka. Abyssal jest spoko, ale moim zdaniem Force of Nature jest dużo, dużo lepszy, jeżeli szukacie Emera. Także jeżeli grać na full apn uh, i taki Force of Nature jest mega, mega spoko. Jeśli grać na dużo kryta, gości, którzy was wchodzą. Uh, Omen też jest mega, mega spoko. Warmock przede wszystkim. Bardzo dużo zdrowia. Bardzo fajny item pod tanka. Też często spotykany. Desmond Plate, kiedy potrzebuję tego Mesa MS jest potrzebny, żeby trafić dobrze naszym cag'em, Ten item dostał sporo nerfów. Wiem, że to jest przecznik pod physical damage, ale cały czas jest to mega dobry item do łapania przeciwników. Gargoyle, kiedy gramy na mieszane obrażenia, mają dużo AD obrażeń, mają dużo AP obrażeń, chcemy być bardziej tanki. Gram na przykład na combo Diana S.O. Gargoyle jest mega, mega dobry. To są takie itemy pod tanka, i właśnie jeżeli gram na przykład m, ogólnie, e, Rabadona też dobrze sobie kupić na drugi item, ale normalnie bym kupował w takiej normalnej tradycyjnej gierce albo Shadow na drugi item, jeżeli przeciwnicy są właśnie Squishy albo Wojda, jeżeli są tanki. Potem poszedł pod czapkę. Czapka jest najlepszym itemem na Veigara. Po prostu z pasywką się super łączy. Także w takiej normalnej gierce, albo jak nie mają Emera, ale wiecie, że później go kupię, bo na przykład macie dwóch, trzech apeków, no to naturalnie kupicie na drugi item Ravadona, a potem Wojda nie kupujecie Shadowflame'a. To jest taki core, a do tego sobie dodajemy, załóżmy, gramy na adeków. Kupujemy sobie na przykład to, na jakiegoś jasłona nam idzie. Dokładam do tego Frozenherta, albo dokładam do tego, mm, gargo, yy, dokładam do tego Warmoga, albo dokładam do tego Omena. Naprawdę mamy wystarczającą... Ilość AP obrażeń z pasywki, także nie jest nam potrzebny full build pod AP, bo jak jesteśmy full pod AP, jesteśmy na tyle squishy, że po prostu padamy na pierdnięcie. Także dużo lepiej jakiś ten defensywny sobie kupić. Jak gram na jakieś obrażenia magiczne, oczywiście Force of Nature, możemy sobie kupić Avesala. To jest taki build na Wegara, także myślę, że dużo z was o tym mogło nie wiedzieć, ale naprawdę takie dwa ostatnie tempo pod tanka na Wegara, a na pewno jeden, są naprawdę Must, Heaven, nadzyrymowany, także git wyszło. Jeśli chodzi o trudne matchupy, przede wszystkim moim zdaniem najgorszy jest Casadin, do szóstki jeszcze może być spokój. Polecam w tym matchupie grać Fair Strike'a, ale po szóstce notorycznie za pomocą swojej Może wychodzić z naszego Cage'a. Mega ciężki matchup. Kasadina osobiście polecam banować. Zeraf też jest mega ciężki. W tym matchupie możemy szybko zagrać buty, żeby doczować jego skillshoty. Chcemy szybko zmniejszać dystans między Zerafem a nami, bo zeraw nas odręczuje. Także Predatora bym tutaj grał. Na, po prostu na Zerafa gra się mega ciężko. Po prostu jeżeli to jest dobry Zeraf, trzyma się swojego range'a i nie za wiele możemy mu zrobić. Ogólnie Veigar na postacie połkujące typu Jayce, Real, właśnie Zeraf jakiś jakiś Zix ma mega mega ciężko. Sama Syndra jest to postać silniejsza w Irrygiemie. Dobra Syndra jest mega ciężka na wygara Tutaj możemy zagrać pod podkę, bo to jest ciężki matchup. Też z Junglerem ten matchup idzie wygrać, ale sama Syndra 1 na 1 nas mega mega niższy Jest to mega trudny matchup, szczególnie na początku. Katarina jest mega opresyjna, dlatego że może oczywiście za pomocą swojego E wyjść z naszego cage'a. Dobry. Bardzo agresywny pick, jeśli widzicie bardzo dużo Katariny na waszym elo Nie umiecie na nią grać to jest zrozumiałe Może polecam banować albo dodżować trudny matchup Na Katarinę się gra mega ciężko Możemy oczywiście zestonować ją podczas erki, Ale ten, ten nasz cage Kastuje się tam pół sekundy, także też nie jest to mega mega łatwe. Tutaj jakaś zonia być może jakieś właśnie łańcuchy, są jak najbardziej wskazane. I sam Fizz, jak jesteśmy dobrym wegarem, wydaje mi się, nie powinniśmy mieć problemu na te dwa meczapy typu Katarina Fizz, być może. Te postacie są łatwe do zabizowania poprzez ręcz, ale wiadomo, że dużo osób gra słabo w tą grę, w tym ja, także Fizz jest mega ciężki. Za pomocą swojego E może uniknąć na naszej E-reczki. Na Fizza się gra po prostu mega mega ciężko. Jest to meczap, który na pewno nie należy do najłatwiejszych. Słabe także są meczapy na Zoey Zoe działa podobnie jak Syndra, na taką Zoi dobrą też ciężko się gra, ale jak jest słaba Zoey to oczywiście Cage i nie może z tego jak uciec, musi flashować. I Zedzi działa trochę na zasadzie Katariny Fiza, po prostu ma swoje W, wychodzi z naszego Cage'a, może nas grać mega agresywnie, ale na takiego Zedza Zone jest po prostu mega, mega spoko wyborem. Także to są trudne matchupy dla Veigara. Jeśli zaś chodzi o korzystne matchupy, LB niby działa trochę jak Zed i Fizz, ale LB po prostu ma dasha. LB jak używa dasha będąc w cage'u, dostaje stuna, jeżeli chce się wydostać. Także LB jest mega, mega spoko. Nie grałbym na nią Banshi bo oczywiście bardzo łatwo może go zdjąć, ale jakiś Force of Nature naturalnie jest mega, mega spoko. W LB taki Wegar na początku może mieć problemy, ale ogólnie jest to dobry matchup. Możemy tutaj zagrać Electro. Vex. Vex też, jeżeli użyjemy, nie może wyjść z Ereczki. Możemy oczywiście zagrać tutaj Force of Nature, możemy zagrać tutaj sobie Banshi Dobry matchup Vex na naszego cage'a nie ma za wiele do roboty. Spoko matchup. Akali. Na Akali też można grać elektro. Jeżeli gramy poprawnie wegarem, taka Akali nie ma nam co zrobić. Nasz cage jest mega open. Akali możemy sobie e, chillować w Idli Game, bo Akali nie jest dobrą postacią w Idli. Wegar też nie. Jak już się sfalimy, to ją one Sam Sylas. Nasza RK nie jest jakaś mega opela Jest dobrym finisherem, ale ciężko jej użyć tak naprawdę. Też Sylas oczywiście ma dasze 2 W oraz E. Nie ma jak uciec z naszego cage'a. Bardzo dobry matchup. Możemy zagrać Banshi, możemy zagrać Force of Nature. E, łańcuchy na takiego sylasa, żeby miał 0 tenacity. Też są spoko. Pod Podobnie jak na Akali, także dwa dobre meczapy I Azir. Azir, no po prostu chce mieć jak najwięcej możliwości ruszania się, żeby autoatakować. Kiedy taki Azir jest w cage'u, nie za wiele w tym fakcie może zrobić. Jeżeli użyje E poza cage'a, też dostaje stuna, także dobry matchup. I podobnie do takiego Azira działa Korki oraz. Mm, oraz Ryze, też bardzo dobre dwa match dla Veigara. E, Także Veigar ogólnie sprawdza się spoko w postaci, które nie mają uciec z klatki. W postaci po prostu skalujące, ale nie postaci outrangeujące. Bo jeżeli ktoś dobrze skaluje, ale outrangeuje, typu zig zera, jest to problematyczny match To są dobre meczapy dla Veigara. To było tyle ode mnie. Dajcie koniecznie znać, jaką postać chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Jeżeli się podobało, sami wiecie co. Trzymajcie się, miłego wieczoru albo dnia, zależnie kiedy oglądacie Elo.